Dzień dobry. Niedawno przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z jednym z użytkowników mojego kanału. Rozmowa dotyczyła badania srebra, w ogóle badania metali szlachetnych i między innymi rozmawialiśmy o badaniu srebra, a dokładniej o dość przykrym zdarzeniu, którego kiedyś spotkało, polegającego na tym, że kupił sobie kilkadziesiąt kilo srebra, granulatu srebrnego do odlewania wyrobów, którymi handluje. No i po wykonaniu wszystkiego okazało się, że Urząd Probierczy nie chce ocechować tych wyrobów próbą 925. Po dokładnych badaniach stwierdził, że granulat, który mu sprzedano, nie był granulatem czystego srebra, tylko tam kilku punktów brakowało. No ale urząd, wiadomo, urząd jest nieubłagany. Należy pamiętać o tym, że urząd wyrobów z metali szlachetnych nie cechuje taką próbą, jaka jest rzeczywista zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, tylko używa cech, które określają pewne progi. Jeżeli mamy srebro próby 925, to wcale nie znaczy, że w tym wyrobie, że próba wyrobu całkowita po stopieniu, po dokładnym zbadaniu nie będzie na przykład 930 albo 950. Tak może być, ale urząd za każdym razem taki wyrób ocechuje cechą dla próby 925. Jeżeli się okaże, że w wyniku naszych działań w czasie produkcji któryś z elementów wyrobu będzie miał próbę niższą niż 925, czyli na przykład 924, no wtedy urząd ocechuje nam ten wyrób cechownikiem dla próby 875. Nie będą chcieli już ocechować tego jako 925, no bo to nie spełnia tych założeń, które są opisane w ustawie. Jeżeli chcemy, żeby urząd probierczy cechował nam do jednego punktu, tak, czyli do jednej tysięcznej zawartość metalu szlachetnego w półfabrykacie albo w odlanym materiale, to można zlecić tak zwaną analizę. Wtedy zespół probierczy wygląda zupełnie inaczej, to są inne cechy. Znaczy używa się cechy dodatkowej dla metalu szlachetnego, z którego zbudowany jest ten półfabrykat. Następnie jest cyfrowe oznaczenie próby, które ustalił urząd probierczy. I następnie jest cecha główna, czyli taka cecha, którą dość rzadko się widuje. To jest cecha z godłem Polski i pod spodem są literki określające, jaki to jest urząd probierczy, znaczy jaki urząd probierczy wykonywał to badanie. No i oczywiście dostaje się do tego jeszcze decyzję administracyjną. No i na przykład mam tutaj taką decyzję dla wyrobu, już wam pokazuję, tutaj jest zawartość 923, czyli tutaj ktoś miał pecha, bo zrobił, całość dotyczyła, pokazuje, blachy srebrnej, sprzedane jako półfabrykat złotnikom. No ci, którzy z tego arkusza blachy wykonali swoje wyroby, no to mieli później problem z ocechowaniem tego na 900, znaczy no nie ocechowali tego na jako srebra próby 925. No i tak jak mówiłem, ten zestaw cech probierczych, cecha dla srebra dodatkowa, oznaczenie numeryczne próby tego kawałka materiału i cecha podstawowa, przepraszam, cecha główna, czyli orzeł w kole, na dole jest oznaczenie urzędu probierczego, czyli akurat w tym przypadku jest to urząd probierczy w Krakowie. No, oprócz tego mam jeszcze kolejny zlewek. Tu jest już próba 930, czyli również materiał, również blaszka i tym razem 930, więc spokojnie to jest taki materiał, z którego można wykonywać wyroby i można
Te wyroby wykonywać ręcznie, można je lutować, dlatego że lutowie wymaga zastosowania materiału o niższej próbie, szczególnie jeżeli lutuje się kilka razy. No dlatego wygodniej jest taki materiał 930, z nim nigdy nie będzie problemu przy cechowaniu. No oczywiście tutaj jest kolejny przykład, czyli materiał próby dokładnie 925. Czyli to jest najniższa próba, jaka może być ocechowana cechownikiem. Jeżeli wykona się wyrób z materiału takiej próby, to jest to najniższa próba, przy której ten wyrób zostanie ocechowany cechownikiem z oznaczeniem numerycznym 925. No i oczywiście kupując granulat w hurtowni granulatu, właściwie nie bardzo mamy możliwość zweryfikować tego na miejscu, co kupujemy. No ale przed rozpoczęciem produkcji wypadałoby to zrobić, dlatego że no okej, jeżeli zrobimy jakiś wyrób ręcznie, jedną sztukę, no to wiadomo, szkoda pracy, ale powiedzmy ta praca nie była jakoś tak strasznie droga, kosztowało nas to kilka godzin i no najwyżej musimy to stopić i dodać trochę czystego srebra i wykonać wyrób jeszcze raz. No ale jeżeli ktoś robi jakąś dużą partię wyrobów metodą odlewania, robi ileś tam tych choinek, które musi przygotować, musi odlać wosk, musi to wszystko złożyć razem, tak przygotować kleje odlewnicze odpowiednio, potem odlać, no i na koniec okazuje się, że wszystko trzeba stopić, bo to nie trzyma próby. To jest masa czasu, masa pieniędzy, dużo ludzi zaangażowanych w cały proces i wszystko na nic. Dlatego chciałem teraz pokazać, jak samemu można w prosty i szybki sposób zbadać srebro, materiał, który się uzyskało, pod tym kątem, czy jest w ogóle szansa, żeby urząd ocechował go jako srebro próby 925. Do tego celu wykorzystam sobie fragment tego zlewka, który ma kawałek tej blaszki, która ma próbę 930, jak ustalił urząd probierczy. No i w pierwszej kolejności należy ją odważyć, następnie odważyć odpowiednią ilość srebra, następnie roztworzyć go w kwasie azotowym i następnie wykonać analizę taką przybliżoną przy pomocy roztworu chlorku sodu. Pokażę Wam, jaki mam pomysł na to i w jaki sposób można to zrobić, żeby nie trzeba było wykonywać całego kompletnego miareczkowania. Właściwie jedyne, co będziemy musieli zrobić bardzo dokładnie, to wykonać mianowany roztwór chlorku sodu. No i bardzo dokładnie trzeba odważyć srebro na wadze analitycznej, najlepiej takiej, która pozwala wyznaczyć masę z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Pokażę Wam na początku obliczenia chemiczne, jak przygotowywać roztwory, a następnie, znaczy jak przygotować całe doświadczenie, a później pokażę Wam, jak to doświadczenie wykonać i jak interpretować wyniki tego doświadczenia. Nie będę robił kompletu obliczeń chemicznych, ale zarys tego doświadczenia jest taki. Przygotowuję taki roztwór chlorku sodu, którego 100 ml NaCl będzie mi zobojętniało 1 gram jonów srebra Ag+. Czyli jeżeli udało mi się odważyć na wadze analitycznej 1 gram 430 dziesięciotysięczne srebra, którego zakładana próba jest 925, to znaczy, że jeżeli przemnożę te dwie liczby przez siebie, to znaczy, że w tej ilości stopu srebra znajduje się 0,9647 grama srebra czystego, tak? Czyli próby 0,9922
9. Teraz, jeżeli, tu no od razu to jest tak zapisane, że wychodzi nam z tego proporcja, czyli jeżeli tą wartość przemnożymy przez 100, to mamy 47 cm sześciennych roztworu NaCl. Powinno nam zobojętnić tą ilość srebra w roztworze, który uzyskamy w wyniku roztworzenia w kwasie azotowym takiej ilości stopu srebra, jaką odważyliśmy. Czyli wszystko, co w tym momencie muszę zrobić, to roztworzyć zlewek srebra o takiej masie tego badanego materiału, tego badanego stopu, a następnie zobojętnić go dokładnie tą ilością mianowanego roztworu chlorku sodu. Roztwarzania stopu srebra w kwasie azotowym nie będę Wam pokazywał, dlatego że to jest mimo wszystko proces dość długotrwały. Jeżeli chcemy go przyspieszyć, to można roztwór zagrzać. W gorącym kwasie srebro roztworzy się znacznie szybciej. Tylko należy pamiętać, że takie roztwarzanie należy wykonywać pod wyciągiem albo na wolnym powietrzu. Należy też pamiętać o ubraniu ochronnym i okularach ochronnych, dlatego że stężony kwas azotowy jest dosyć niebezpieczny. Do tego w czasie tego zabiegu wydziela się dość sporo takiego brunatnego dymu tlenków azotu. Ten dym jest szkodliwy, czyli nie dość, że można się poparzyć kwasem, to jeszcze można wdychać szkodliwy gaz. Dlatego jest to operacja dość niebezpieczna, trzeba się zabezpieczyć, trzeba bardzo dokładnie pamiętać o BHP. Należy pamiętać, żeby mieć podczas takiego roztwarzania przy sobie pewną ilość roztworu węglanu sodu, po to, żeby móc obojętnić ewentualnie kwas, gdyby ktoś coś się rozlało. Warto też mieć roztwory BHP do przepłukiwania oczu i skóry, gdyby wydarzyło się jakieś nieszczęście. No i teraz tutaj już mam wywietrzony ten roztwór, więc nie będą się wydzielały z niego opary tlenków. Musimy pamiętać, że jeżeli pracujemy z kwasami, to korków nie należy odkładać. Korek szlifowany należy podnieść i nie odkładać go na biurko, no dlatego że może się okazać, że coś sobie zniszczymy. No i co teraz robimy? Teraz musimy przy pomocy narzędzia miarowego, czy naczynia miarowego, czyli ja mam pipetę. Można użyć biurety, można użyć pipety analitycznej. Ja tutaj pokażę Wam, jak to zadziała przy pomocy zwykłej pipetki. Czyli mamy odmierzone akurat w tej pipetce 10 cm sześciennych, czyli niecałą 1/10 tego, co musimy wlać do roztworu. No i spróbuję Wam pokazać. Pipety nie należy wstrząsać, nie należy, tutaj odrobinę zostaje w pipecie zawsze na końcu, ale to jest taka ilość, pipeta jest w taki sposób mianowana, że nie potrzeba tego koniecznie jakoś wyciskać z pipety. No i co się stało? Jak widać, strącił nam się biały osad chlorku srebra. Jest to reakcja charakterystyczna, jest to reakcja, która przebiega bardzo szybko. Już poza kadrem uzupełnię sobie dokładną ilością roztworu chlorku sodu i pokażę Wam, jak to wygląda na finalnie. W efekcie otrzymujemy taki roztwór, z którego została strącona dokładnie taka ilość srebra, jaka byłaby tej ilości stopu, gdyby miał on próbę 0,925 miligrama na gram stopu. Co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba poczekać. Trzeba poczekać, aż cały roztwór się wyklaruje, czyli jak ten serowaty osad chlorku srebra opadnie na dno.
Można też oczywiście roztwór przesączyć, przy czym należy pamiętać, że przy sączeniu roztworu możemy mieć pewne straty, dlatego wtedy ta analiza będzie mniej dokładna. Tylko ważne jest to, żeby, jeżeli chcemy zachować jakąś dokładność, przynajmniej taką, żeby zadowalającą, to najlepiej zarówno roztwarzanie, jak i potem zobojętnianie tego roztworu należy przeprowadzać w tym samym naczyniu, po to, żeby nie spowodować jakichś strat w wyniku przenoszenia tego roztworu między naczyniami. No, chyba nie starcza mi cierpliwości, dlatego że ten roztwór już stoi tutaj kilka minut. Widać, że chlorek srebra osadza się na ściankach i na dnie. Widać, że górna część roztworu mniej więcej pół centymetra, nie wiem, czy to widać, czy wy to widzicie, ale mniej więcej pół centymetra już zaczyna się robić coraz bardziej klarowne, ale ten proces będzie trwał niestety dość długo, takiej sedymentacji, bo tak nazywa się ten proces. Można go przyspieszyć poprzez zagrzanie roztworu, wtedy kryształy zaczną rekrystalizować, małe kryształy będą się w ciepłym roztworze roztwarzać, a te większe będą stawały się jeszcze większe, będą zwiększały swoją masę, w związku z tym cały osad osiądzie szybciej. To jest jedna metoda, żeby przyspieszyć klarowanie tego roztworu. Kolejnymi metodami jest sączenie i można to zrobić na trzy sposoby. Po pierwsze na lejku, na zwykłym lejku, tak zwanym jakościowym. Do takiego lejka sączek, przy pomocy oczywiście sączków, tak? Czyli lejek i sączek, to są dwa podstawowe narzędzia. Do lejka jakościowego sączek składamy w taką harmonikę. Proszę wam pokażę, jak to wygląda. Czyli składamy go na pół, później robimy z niego taką harmonijkę, no i następnie tą harmonijkę wkładamy sobie do lejka, zwilżamy wodą destylowaną, no i możemy przelewać. Oczywiście no, tu jest bardzo mały sączek, bardzo mały lejek. Należy pamiętać, czasami jeżeli mamy za duże sączki, to należy pamiętać, żeby sączek nie wystawał poza lejek, dlatego że wtedy będziemy tracić część roztworu, może się zdarzyć, że nam się zacznie wylewać, no i to nam też zaburzy wyniki naszej analizy. To będzie metoda najwolniejsza, metoda sączenia. Drugą metodą byłaby metoda na lejku ilościowym. Nie mam lejka ilościowego tutaj, ale lejek ilościowy jest z bardzo grubego szkła i ma bardzo długą nóżkę, po to, żeby i cienką, długą i cienką nóżkę, po to, żeby ciśnienie hydrostatyczne wody, które się wytwarza w tej nóżce, powodowało wyciąganie, znaczy może nie wody, ale roztworu, powodowało przeciąganie roztworu przez lejek. Do takiego lejka ilościowego sączek po prostu składa się na cztery części. Następnie otwiera się go w ten sposób, wkłada do lejka, też zwilża wodą, tylko trzeba bardzo dokładnie przypilnować, żeby cały sączek w koło był do lejka przyklejony. No bo inaczej lejek jakościowy nie będzie, lejek ilościowy nie będzie nam działał. No i najszybsza metoda sączenia to jest metoda przy pomocy takiego lejka z sitkiem. To jest lejek ceramiczny, są też szklane ze spiekiem ceramicznym, to jest ceramiczny z dziurkami. Akurat do niego właśnie pasuje ten rozmiar sączka, który ja posiadam, czyli wkładamy go na płasko, on się tutaj opiera na tych dziurkach. Potrzebna nam jest jeszcze kolba próżniowa, którą, no i oczywiście korek, który będzie szczelny. No i kolejnym elementem, który jest potrzebny, jest pompka próżniowa. Albo to będzie pompa mechaniczna, albo to jak w tym przypadku pompka wodna. Czyli podłączamy ją sobie do kranu. Woda z kranu przepływa przez pompkę, wytwarza podciśnienie. Powietrze stąd jest wciągane do środka. Czyli łączymy taką pompkę próżniową przewodem z tym krótcem kolby próżniowej. Zalewamy roztworem, który chcemy przesączyć, lejek i
no woda wykonuje, w tym przypadku woda wykonuje za nas pracę, sączenie trwa no w zależności od ilości roztworu od kilkunastu sekund do kilku minut. Ja to już przesączę sobie poza wizją, żeby nie przeciągać tego filmu i zaraz wracamy, pokażę Wam, co zrobić z roztworem, z którego pozbędziemy się już osadu chlorku srebra. No, już mamy przesączone, czyli w zlewce mamy klarowny roztwór, a na lejku zabiorę korek. Korek oczywiście musi być zwilżony. Na lejku mamy biały osad chlorku srebra. No, tego się oczywiście nie wyrzuca, to należy oddać do rafinacji. Ale już Wam pokazuję, co robić z tym dalej, z tym roztworem. Mianowicie do tego roztworu dodaję jedną kroplę z pipety, jedną kropelkę mianowanego roztworu chlorku sodu. Kropelka nam tu wpadła. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Mam nadzieję, że to widać. Jak zamieszam, okazuje się, że roztwór robi się mętny. Reakcja chlorku sodu z jonami srebra powoduje wytrącenie jednej z najtrudniej rozpuszczających się soli znanych w chemii. Jest to reakcja charakterystyczna i wystarczy bardzo mała zawartość jonów srebra, żeby ta reakcja zadziałała. Zresztą tak samo niewielka ilość jonów chloru też może zostać wykryta. Dlatego na przykład przy tych wszystkich doświadczeniach, które teraz pokazuję, bezwzględnie należy używać wody destylowanej. Dlatego, że jeżeli użyjemy wody z kranu, wody bieżącej, to jony chloru zawarte w tej wodzie spowodują, że część chlorku srebra będzie się wytrącać właśnie tymi jonami zawartymi w wodzie, więc to nam zepsuje całą analizę. No dobra, ale teraz interpretacja. Co to się dzieje, prawda? Skoro w poprzednim etapie doświadczenia dodaliśmy do roztworu dokładnie tyle soli, dokładnie tyle roztworu soli, ile mogło wytrącić z tego roztworu tą ilość srebra, która odpowiadałaby zawartości srebra w stopie 925, i teraz w kolejnym etapie jedna kropla chlorku sodu wytrąca nam dodatkową ilość srebra z roztworu, no to znaczy, że tego srebra w roztworze musiało być więcej niż wynikałoby to z użycia do jego sporządzenia srebra próby 925. To jest prawda, dlatego że użyłem materiału, który jak urząd probierczy stwierdził, miał zawartość srebra 0,930, czyli tam jeszcze zostało te 5 punktów srebra, które w tym momencie widzimy w roztworze. Czyli jest to bardzo prosta analiza, bardzo szybka do zrobienia, jeżeli człowiek sobie wszystkie rzeczy przygotuje, ma już przygotowany, mianowany roztwór, ma wszystkie naczynia umyte, oczywiście przepłukane wodą destylowaną, żeby tam nic nam nie zaburzało tych reakcji, ma przygotowany kwas, miejsce do roztwarzania srebra, to wtedy można bardzo szybko stwierdzić, czy stop, który przygotowaliśmy, ma powyżej 925, ma próbę powyżej 925, czy ma równą lub poniżej. Jeżeli okazałoby się, że chlorek dodany dodatkowo do roztworu chlorek srebra nie zmienia klarowności roztworu, czyli srebro nam się nie wydzieli w ogóle, to no, trzeba by robić albo dokładne miareczkowanie, albo po prostu przygotować taki stop srebra, który będzie zawierał odrobinę więcej srebra dla naszego świętego spokoju. No, oczywiście ta cała metoda jest odrobinę skomplikowana, ale jest do wykonania w dość krótkim czasie, jeżeli człowiek się wcześniej przygotuje. Na pewno szybciej niż zrobiłby to urząd probierczy. No, to jeszcze też zależy, gdzie jest położony zakład złotniczy. Jeżeli
jest blisko urzędu probierczego, to wiadomo, można to nosić i za każdym razem zlecać wykonanie analizy. No jeżeli mamy kilkadziesiąt kilometrów do najbliższego miasta, w którym znajduje się urząd, no to wiadomo, że lepiej zrobić to u siebie, przynajmniej taką przybliżoną metodą, i mieć pewność, że jeżeli wykonamy 10 kilo odlewów srebrnych, zużyjemy na to pewną ilość tulei, wosku, energii i swojej pracy, to że potem nie będziemy mieć przykrej niespodzianki, nie będziemy musieli tego przetapiać jeszcze raz po to, żeby dodać do całej objętości 10 gramów fajnu srebrnego, żeby podnieść tą próbę i żeby mieć to ocechowane na 925. Z tego co wiem, to klienci w Polsce zasadniczo nie przyjmują albo bardzo trudno przyjmują wyroby ze srebra próby niższej niż 925. Także ludzie koniecznie chcą, żeby to było 925, bo uważają, że tego rodzaju srebro jest lepsze niż na przykład 875. Takie przyzwyczajenie rynku, no ale trzeba na to oczywiście odpowiadać. Jeszcze raz polecam wszystkim tą metodę dostosowania, oczywiście wszystkim, którzy produkują ze biżuterię ze srebra, szczególnie tam, gdzie produkują tą biżuterię, albo bardzo dużo tej biżuterii, albo to, co produkują, wyroby, które tworzą, są bardzo skomplikowane i ich wytworzenie zajmuje bardzo dużo czasu.